Nawet nie wiem kiedy przekroczyliśmy 1000 subskrypcji na kanale. Uważam, że trzeba to uczcić. Otwórzmy zatem szampana, Szymon, tak? ile ty masz lat? Już wiecie, dlaczego mam taką bułę pod okiem. Nie zanoście tylko tego do kuratorium. Co tu się dzieje? O czym dzisiaj? Bośnia i Hercegowina. Okej. Dzień dobry bardzo, ja nazywam się Szymon Warsza, to jest nowy odcinek z serii Trekking 2.0, czyli tej serii, gdzie realizujemy mniej oraz bardziej szalone pomysły na trekking. A dzisiaj Maglić, najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny, czyli kraju, który według mnie jest najdziwniejszym krajem Europy. Dlaczego? To wszystko w tym odcinku. Naszą wędrówkę rozpoczynamy z czarnogórskiej miejscowości Mratinje i uwaga, ostrzegam, to jest dziura, to jest naprawdę duża dziura. Trzeba jechać aż do końca drogi, aż do miejsca, gdzie się droga kończy i tam zostawić samochód i ruszyć na szlak. Godzina 11:45, znajdujemy się w czarnogórskiej miejscowości Mratinje i ruszamy na najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny, czyli Maglić. Lecimy! Idziemy szlakiem czerwonym i mamy przed sobą 11 km wędrówki. Te 11 km to na szczyt, żeby nie było za łatwo. Później drugie 11. Trasa pierwotnie jest słabo oznaczona, natomiast tylko na samym początku. Później już nie mieliśmy żadnych trudności. I uwaga, tutaj mamy kompletne odludzie, turystyka tutaj w ogóle nie istnieje i w dodatku musimy sobie tak naprawdę sami torować ścieżkę. Jednak tak jak wspomniałem, jest ona całkiem spoko oznaczona. Miałem kilka takich momentów, w których myślałem, że las już nam się powoli kończy, natomiast był to przedwczesny alarm i jeszcze przez kilka chwil musimy w tym lesie pobyć. Natomiast od czasu do czasu również mamy widoki. Podobnie jak to było na przykład w Kosowie, w przypadku Maglicia nie ma tutaj za dużo ciekawostek na temat tej góry, natomiast przytoczę wam kilka ciekawych informacji na temat samej Bośni i Hercegowiny. Jednak jeszcze na chwilę las powrócił. Godzina 13, wysokość 1550 i jeszcze 800 metrów w pionie na Maglić. To właśnie w Bośni i Hercegowinie, w Perucicy, znajduje się ostatnia dżungla w Europie. Odcinek leśny mamy w końcu za sobą i teraz się zacznie naprawdę odlotowo. Bośnia i Hercegowina jest bardzo podzielona pod kątem narodowościowym. Zamieszkują ją Bośniacy, Serbowie oraz Chorwaci. I każda z tych narodowości ma swojego jednego prezydenta, a dzięki temu sama Bośnia ma tych prezydentów aż trzech. Bośnia i Hercegowina jest bardzo górzystym krajem, a w dodatku nie ma tam rozwiniętej turystyki, więc jeżeli lubicie unikać tłumów i jeździć w nieznane, to jest dobry kierunek. To jest cisza przed burzą. Chwilowe, to jest takie uśpienie czujności, wiesz? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ Republika Serbska, która obecnie wraz z Bośnią i Hercegowiną tworzą jedno państwo, pragnie bardzo swojej autonomii.
Gdyby tak się stało i gdyby ogłosiła ona swoją niepodległość, to najwyższym szczytem Bośni i Hercegowiny będzie Pločno. A Maglić w tym wypadku zostałby najwyższym szczytem Republiki Serbskiej. Naprawdę rewelacyjne, rewelacyjne tereny. Bośnia i Hercegowina leży w samym sercu kotła bałkańskiego i to tam podczas wojny w Jugosławii rozgrywały się największe walki. Trójkąt na fladze Bośni i Hercegowiny symbolizuje maksymalnie uproszczoną powierzchnię państwa, a poszczególne jego wierzchołki oznaczają trzy narodowości: Bośniaków, Serbów oraz Chorwatów. Szlak przez znaczną większość czasu jest stosunkowo łagodny. Widoczny jest już wierzchołek Wielkiego Maglicia, natomiast leży on w Czarnogórze. Maglić jest za nim. Po raz pierwszy za moimi plecami widoczny jest Maglić, najwyższy szczyt Bośni, i pozostało kilkanaście minut. Jest sukces Maglicia, nie zasłoniłem, no ale tutaj to już jest 10 na 10, jest bajecznie. A to jest jedyny odcinek skalny na całej trasie. Dobra. Ja byłem na najwyższym szczycie Serbii. Tak jest. Trzymajmy się. Jest. No, dobra. Mamy to. Maglić. Marcin. Godzina 15:45 i po dokładnie 4 godzinach meldujemy się na najwyższym szczycie Bośni i Hercegowiny, czyli Magliciu, wysokość 2386 metrów nad poziomem morza. Fenomenalna wędrówka, po raz kolejny w krajach bałkańskich nie spotkaliśmy żadnej osoby na naszej trasie wejściowej. Na zejściówce pewnie też tak będzie, więc no rewelacja. 29 szczyt do korony Europy. I taki fenomenalny mamy zachód słońca. Zejście tym samym szlakiem do czarnogórskiej miejscowości Mratinje. A tak wygląda radość po zdobyciu szczytu. Krótko podsumowując, przeszliśmy 22 km. Czas trwania wyprawy to tyle, a przewyższenia to tyle. I słowem końcowym, no mnie Maglić bardzo zaskoczył, nie spodziewałem się, że będzie tam
aż tak ładnie. Na pewno dużo też dodał zachód słońca, który był wyśmienity. I na pewno dodał też jedną rzecz, była dużym plusem, to, że no w Polsce to nie jest w ogóle możliwe do doświadczenia. Natomiast idzie się tym szlakiem, który jest ledwo, naprawdę ledwo wydeptany, ale na tyle wydeptany, że widać dobrze ścieżkę. Natomiast no w niektórych momentach to naprawdę było po prostu lekki, naprawdę bardzo, bardzo lekki ślad, więc to było no, dla mnie rewelacyjne. Uwielbiam takie dzikie, nieznane właśnie tereny, także to jest to. Mi się tam bardzo podobało i jeżeli film wam się podobał, to możesz zostawić łapkę w górę, tra la la la, albo zasubskrybować kanał i tyle. I do następnego, cześć!